Kolejny finał szlachetnej paczki i nie pierwszy dla pana. Tak, zgadza się. W szlachetnej paczce jestem już trzeci rok. Pierwszy rok zaczynam jako wolontariusz, natomiast dwa ostatnie lata jestem tutaj jako lider. Ile osób w tym roku się zgłosiło? Ile ewentualnie udało się zweryfikować tych najbardziej potrzebujących i no i one już dostały konkretną pomoc? Jeżeli chodzi o liczbę wolontariuszy, to miałem 25. Dla każdego wolontariusza przypadały 3 rodziny, czyli w sumie 77 rodzin mieliśmy. Z tego włączyliśmy do projektu w tym roku 45 rodzin po zweryfikowaniu wszystkich naszych kryteriów. Czyli to były takie te rodziny najważniejsze, prawda? Znaczy najważniejsze, jeżeli chodzi o pomoc, najpilniejsze. Tak, dokładnie. Te rodziny, które spełniają nasze kryteria paczkowe. Jak się pan znalazł w tym programie? Od 2 miesięcy jestem w Grudziądzu. Postanowiłem udzielać się w wolontariacie. Nie znalazłem, że tak powiem, nic bliżej tego terminu, który jest teraz jakby... Chciałem po prostu pomóc, jakoś nieść jakąś pomoc. Na początku się udzielałem, jeszcze przyjechałem tutaj z Koszalina. Tam udzielałem się w schronisku, tutaj do końca tu jakoś nie można było pomóc, także od kolegi w pracy usłyszałem, że jest możliwość wzięcia udziału w szlachetnej paczce, po czym skontaktowałem się z Piotrem Rochdę i poszło to. I akcja wypaliła. Pomoc tej szlachetnej paczki z roku na rok się zwiększa, czy no, tych potrzebujących jest więcej, czy mniej? Jeżeli chodzi o Grudziądz, to jest to na podobnym poziomie. W ubiegłym roku w Grudziądzu wraz w gminie pomogliśmy 86 rodzinom, w tym roku pomogliśmy 83 rodzinom, z tym, że jest jedna zmiana, bo w ubiegłym roku były 2 rejony grudziąckie, które pomagały zarówno mieszkańcom Grudziądza, jak i gminy. Natomiast w tym roku rejony są oddzielone, jest oddzielnie Grudziądz miasto i to jest akurat tutaj magazyn na Marinie, jest oddzielnie gmina Grudziądz, gdzie swój magazyn mają wolontariusze w Nowej Wsi w szkole. No muszę powiedzieć, że świadomość Grudziądza na temat szlachetnej paczki jest coraz większa i w tym roku nie miałem problemów żadnych zarówno ze znalezieniem wolontariuszy do szlachetnej paczki, jak i darczyńców. Mogę się pochwalić, że w poniedziałek mieliśmy już wszystkich darczyńców dla wszystkich 45 rodzin. Nawet mieliśmy taką możliwość pomocy innym miastom sąsiadującym z Grudziądzem. Pomogliśmy między innymi w mieście Golub-Dobrzyń. I okazuje się, że w Grudziądzu jest ta moc. Dokładnie. Mamy w Grudziądzu bardzo wiele osób o złotych sercach. Jesteśmy im naprawdę wdzięczni. Pierwszy kontakt z rodziną, prawda? To jest takie zderzenie się z rzeczywistością, z ludźmi potrzebującymi. Tak, no wyglądało to dosyć w taki sposób, że jednak mieliśmy 6 rodzin łącznie, aczkolwiek nie zawsze są to ludzie potrzebujący, trzeba się wyczulić w taki pewny sposób, trzeba uważać na pewne rzeczy, trzymamy się... Pomoc musi trafić konkretnie do tych naprawdę potrzebujących. Dokładnie tak, musimy jednak być też wyczuleni na pewne rodzaje ten, jakieś symptomy i tak dalej, wszystko trzeba trzymać, że tak powiem, rękę na pulsie, tak? Mamy swój formularz, którego się trzymamy. Ten moment, kiedy ta paczka przyjeżdża, kiedy ta rodzina dostaje, czy rzeczywiście widać ten entuzjazm, to podziękowanie w ich oczach, czasami może w głosie. Szczerze mówiąc, tak patrząc na te reakcje, nie do końca zawsze się wydaje, jakby to jest entuzjazm na pewno wśród dzieci. Przede wszystkim widzą zabawki, tak? To jest dla nich wow, super, zawsze coś nowego. Te dzieci zazwyczaj nie mają nowych zabawek albo w ogóle. I tu wśród dzieci jest duży entuzjazm. Rodzice... Często to jest kropla w morzu potrzeb, prawda? Znaczy, to jest też taka pomoc jednorazowa, nie oszukujmy się. No, jest to jednorazowy zastrzyk jakiś ten. Aczkolwiek my nie jesteśmy tylko dlatego, żeby dać tą paczkę, ale też pomóc jakby w życiu osobistym, tak? Nasunąć jakiś... ten bodziec taki. Dać bodziec, jednocześnie też jakby pomóc odnaleźć się jakby w życiu prywatnym. No w tym roku cała akcja szlachetnej paczki, właściwie tego zaplecza szlachetnej paczki, spotka się na wspólnej wigilii. Jest to takie nowum w tym roku. Tak jest, to jest nowość w szlachetnej paczce. W tym roku wszyscy wolontariusze w całej Polsce spotykają się na wigilii. W drugim dniu finału tutaj w Grudziądzu się spotykamy o godzinie 15:00.